Czy jest to najlepsze auto driftingowe na świecie? Nie ukrywam, bardzo się nią podniecam. Znowu powiemy tak, jeżdżą tym układem najlepsi na świecie. Czy jest to najlepsze auto driftingowe na świecie? Myślę, że jakby kosmici mogli driftować, to by właśnie taką jeździli furą. Cześć kochani! Siema! Nissan 200SX S15 zwany Silvią. W tym setupie na pewno jest najlepszy dla mnie, pod moją charakterystykę jazdy. Nie tylko dla Ciebie. Wielu zawodników na świecie zbudowało lepsze, prawdopodobnie w ich mniemaniu, samochody, a później cofnęli się do S15, bo to są samochody, którymi się wygrywa najwyższe zawody światowe, Formuła Drift i wszystkie bardzo wysokie ligi. Topowi zawodnicy jeżdżą właśnie tym modelem samochodu. W filmie Fast and Furious Tokyo Drift ten samochód został nazwany Mona Lizą. Sztuka, więc chyba mówi to samo za siebie. You know that real famous painting? The one and the woman who's smiling all the time? The Mona Lisa. Right, Mona Lisa. Well look man, this car right here is like the Mona Lisa of the drift world. Naprawdę jest to fura top of the top. Słuchajcie, historia naszego samochodu jest ciekawa, bo auto trafiło do Europy z Japonii oczywiście. Było delikatnie uderzone z przodu, nie miało jednej lampy. No i trafiło na warsztat. No i decyzja była taka, że robimy od podstaw, czytał rozebrany do przysypowego jednego elemenciku. Wszystko było rozebrane, wszystko. Został wypiaskowany, został odpowiednio już z myślą technologiczną pocięty, kolokwialnie mówiąc, czyli elementy zbędne w czasie produkcji samego nadwozia zostały usunięte i to nam bardzo mocno pomogła firma G-Garage, gdzie Gelo walczył z tym. Jest to dokładnie też taka kopia samochodu, jakby Piotrek Więcek jeździ w Stanach czy teraz w Europie, w Drift Masters. Zostały powiększone nadkola. Została wstawiona przez Ireco niesamowita klatka z homologacją, która ma numer, nawet tutaj jest wszystko powybijane. Jest to wszystko przygotowane z myślą o motorsporcie, takim naprawdę top of the top. Ta klatka jest bardzo lekka, wytrzymała, z możliwością przesuwania punktów, mocowania foteli. No naprawdę, wierzcie mi, to ja się tym podniecam po prostu, bo to jest majstersztyk zbudowania samochodu. No fuksja, wszędzie jest takie elementy, detale, szczegóły, które mają podkreślić, że ten samochód jest dla kobiety, ale ma wielkie jaja, dużo mocy i jest po prostu śliczny. Słuchajcie, Mariuszek Wam powiedział, jak powstawało nadwozie tego samochodu, ale ja Was zapraszam i pokażę Wam to, co pewnie większość najbardziej interesuje, czyli silnik. Zobaczcie, co jest pod maską. LSX, 6,2 litra, V8 z kompresorem. Robi wrażenie? Jest to silnik zbudowany na bazie już silnika wzmocnionego, czyli LSX. Tylko ten, który kupiliśmy kilka lat temu, był o oznaczeniu B8, co mówiło nam, że możemy go bardzo niewiele doładować. Był to fabryczny silnik LSX-a z półki z GM-a do niedużego doładowania. My ten silnik po kilku sezonach rozebraliśmy, zamówiliśmy wszystkie części w Stanach i wspólnie z Grzeniem, naszym przyjacielem, zbudowaliśmy totalnie nową jednostkę. Z oryginalnego czy ze starego projektu silnika został tylko blok i miska olejowa. Natomiast wszystkie inne rzeczy, jak głowice, wałek rozrządu, wał korbowy, korby, tłoki, panewki, etc., etc., wszystko jest nowe. Łącznie ze śrubami silnika, po to, żeby było to mocne, ma wytrzymać 1500 koni mechanicznych, ma wytrzymać 1,5 bara do ładowania. Zasilane to jest nowym kompresorem, słuchajcie, nowym kompresorem V7 racingowym, przygotowanym przez Vortecha na potężnym pasku. Zobaczcie, ten pasek to jest PK10, to jest naprawdę monstrum, który musi przenieść tą moc z wału korbowego na napędzanie, napędzanie tego kompresora, który generuje w największym swoim możliwości, czyli po założeniu takich kółek ponad bara, 1-2 bara. A 1-2 bara do takiego silnika, 6,2 litra, to jest po prostu kosmos. To jest kilkaset, a nawet 1000 Nm, no i koni mechanicznych bardzo podobny. No ja się tym bardzo podniecam, bo to jest nasze dziecko i to jest nowiutki silnik, tam jest wszystko nowe. Słuchajcie, silnik silnikiem, ale bardzo ważne jest przeniesienie napędu. Chodźcie, muszę Wam coś pokazać. Skrzynia biegów. Nie ukrywam, bardzo się nią podniecam. Jest to GeForce GSR, skrzynia czterobiegowa, kłowa,
która jest stosowana w NASCARze. Naprawdę bardzo szybko się zmienia biegi i to, co jest najważniejsze, jest niesamowicie prosta w konstrukcji, więc naprawianie i serwis jest dosyć szybki. Karolinka Wam już powiedziała o skrzyni, którą się, jak ona mówi, podnieca, ale bardzo ważne jest jeszcze sprzęgło. Żeby moment obrotowy, tą całą moc przenieść na tą skrzynię biegów, trzeba mieć potężne sprzęgło i mamy tutaj australijski produkt Extreme Clutch. Słuchajcie, dwutarczowe sprzęgło, ale niesamowicie mocne i to jest dopiero też majstersztyk inżynierii, jak zrobić takie sprzęgło, które to wytrzymuje, czy będzie wytrzymało tyle set, czy nawet 1000 Nm. Ale ciekawostką bardzo ważną jest to, że w samochodzie jest zastosowana też obudowa sprzęgła, nie aluminiowa, tak jak była w Corvette czy w Camaro, tylko specjalna z homologacją stalowa amerykańskiej firmy QuickTime. Jest to specjalne urządzenie, czyli obudowa ze stali, która przechodzi wszystkie homologacje ze względu na to, że przy tak dużych momentach potrafiły się skręcać obudowy. One się ścinały. Myśmy mieli przy LS3 taki problem, że ścinało nam uszy, które trzymały to do bloku silnika, więc tu już jest taka z pełną homologacją, z wszystkimi dopuszczeniami do startów w Europie czy w Stanach. Także słuchajcie, sama obudowa sprzęgła może być czymś niesamowitym. Także no jest to monstrualna konstrukcja. Kolejna fantastyczna rzecz w tym samochodzie to dyferencjał. Nie ukrywam, że jest to coś, co uwielbiam, kocham, dlatego że daje nam bardzo duże możliwości adaptacyjne. Winters Performance jest to dyferencjał, dzięki któremu możemy zmieniać przełożenia w trakcie zawodów. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jak mamy zawody i przyjeżdżamy na takie zawody, ja przyjeżdżam raz tor i przychodzę do Mariusza i mówię: Mariusz, chciałabym, żeby dwójka była do 120, a trójka od 120 do 170 na przykład. I Mariusz szybciutko mi adaptuje samochód do moich potrzeb. Mariuszku, powiedz coś więcej na temat tego dyferencjału. Powiem za chwilę, bo żeby było wszystko zgodnie ze sztuką, to żeby moc ze sprzęgła przeniesiona na skrzyni biegu doszła do tego Wintersa, to jeszcze musi być pan wał napędowy. I on też musi być cholernie mocny, bo taka rura, która przenosi 1000 Nm, nie może się skręcić. I taki wał powstał w Łomiankach. Takie wały produkują tu nasi sąsiedzi w firmie VIP. I powiem Wam, działają wieloletnio. I to jest bardzo ważne, bo dobór wału napędowego też jest istotną rzeczą. Nie możemy sobie pozwolić na coś, co spowoduje, że taki element popsuje nam zabawę czy poważne zawody. Ale wracając do dyferencjału. Słuchajcie, to jest niesamowita rzecz. Karolina przyjeżdża, mówi: słuchaj, ten samochód źle się zachowuje na zakrętach, na trójce jest za słaby, na czwórce jeszcze w ogóle jest za słaby, zrób mi coś z tym. No to liczymy, mamy specjalną tabelę, mamy też aplikację w telefonie, obliczamy jej prędkości, obliczamy sobie prędkość silnika, jak się kręci i tak dalej i zakładamy odpowiedni dyferencjał, czy odpowiednie przełożenie na dany tor, żeby Karolina używała tylko czwórki i trójki, czwórki i trójki. Czy to będzie krótki tor, długi tor, ona używa dwóch biegów, samo się zrobi w 3 minuty. Także dyferencjał nie jest tanią rzeczą, ale znowu pomagającą. Słuchajcie, zawsze wszyscy idą do przodu i zaglądają, co jest pod maską, a ja Wam pokażę to miejsce, które bardzo Mariusz lubi, czyli tyłki, tył tego samochodu. Zobaczcie, co tu się dzieje, bo tu też jest bardzo dużo ciekawych elementów i ciekawe rozwiązania. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy tutaj bezpieczny zbiornik paliwa i tu, zobaczcie na te kable, co tu się dzieje. Mamy aż 3 pompy paliwa. Ta pompa pobiera paliwo, następnie tłoczy paliwo do tego zbiornika, który przesyła już paliwo do silnika. Mega to wygląda, zobaczcie, jak fantastycznie to zostało przemyślane i obliczone. Ale nie tylko paliwo, tutaj jest chłodnica i cały układ chłodzenia do silnika. Coś fenomenalnego i zobaczcie, jak to zostało przemyślane, żeby ta chłodnica i ten układ chłodzenia odpowiednio zabezpieczał nam silnik. Mariuszek, dlaczego układ chłodzenia został przeniesiony na tył i w ogóle dlaczego tyle się tu dzieje właśnie z tyłu? Nie mam zielonego pojęcia. To oni tak kazali założyć, ale tak całkiem poważnie, to jest bardzo przemyślane. Słuchajcie, po pierwsze, w momencie kolizji samochodu nie ma chłodnicy, czyli prawdopodobieństwo uszkodzenia jest bardzo małe, czyli może mniej się wydarzyć. Ale co jest bardzo ważne, chłodnica z układem wodnym waży. Czyli my układom chłodnicy i wody, tego wszystkiego, doważamy sobie samochód z tyłu. Czyli rozkładamy tą masę, żeby przenieść do tyłu całą masę samochodu. Bezpieczeństwo, czy przy uderzeniu i tak dalej, ona ma prawdopodobieństwo uszkodzenia bardzo małe. I co jest ważne, ona jest wielka. Wielka, z wielkimi wentylatorami, z pal,
które odbierają to w niesamowitych ilościach, bo to są kilkanaście kubików czy metrów sześciennych na godzinę. Przewody do tłoczenia tego układu, czyli wodnego, są niewielkie, bardzo małe średnicy, to jest 3/4 cala, aluminiowe rury spawane w chłodnice, oczywiście też od FMIC. Muszę powiedzieć, bo dobre te rzeczy przychodzą i to wszystko działa. Jest to bardzo mocno przemyślane. Pompa elektryczna, która jest na silniku, w oryginalnym miejscu, tłoczy to ciągle z tą samą prędkością. Ja jestem zachwycony. Zachwycony jestem też tym, że chłodzenia jest tak zrobiony, podłączony jest pod sterownik, a mamy sterownik EcoMastera, który działa w ten sposób, że Karolina, jeżdżąc po torze, wygrzewa ten samochód, nawet nie wiem, do 100 paru stopni, przyjeżdża pod namiot do serwisu i wyłącza silnik, a pan komputer widzi, że jest temperatura wysoka, czyli włącza pompę wodną i włącza wentylatory i one ciągle krążąc, woda się schładza, a silnik już nie pracuje. To jest niesamowite, to jest po prostu przychodzisz, wyłączasz, on się chłodzi, spokojnie wszystko się dzieje, bo jak spadnie poniżej tam 80 zadanych stopni, wszystko się wyłączy, petarda. No, jesteśmy z tego zadowoleni, no i technicznie i wizualnie też to ładnie wygląda. Kolejna rzecz, o której ludzie zapominają, to trakcja. Co z tego, że będziemy mieli 5000 koni mechanicznych, jak nie będziemy w stanie ich odpowiednio przełożyć? I tutaj bardzo istotne jest zawieszenie i opony. My jeździmy na zawieszeniu Yellow Speed Racing, które daje nam bardzo duże możliwości ustawienia. Wielokrotnie ludzie mnie pytają, co pod tą maską jest takiego tam dziwnego, jakieś zbiorniczki, jakieś żółte rzeczy. Ja mówię, od zawieszenia. A jakiego zawieszenia? No od zawieszenia, od amortyzatorów. I to jest właśnie coś, co jest bardzo ważne. Dobre i profesjonalne zawieszenie jest cholernie drogie, bo znowu zostało wymyślone przez profesjonalistów. Słuchajcie, ten zbiornik to jest część amortyzatora, w której znajduje się gaz. Są regulacje, możemy robić praktycznie w trzech płaszczyznach, czyli miękkości zawieszenia, dobicia, odbicia. Są specjalne pokrętła, gdzie my możemy dostosować sobie pojazd do danych warunków, czyli jak jest wyboisty, jak jest niewyboisty, możemy przód nosić, tył nosić, no to jest, możliwości jest wiele. Ten, kto ma najlepsze zawieszenie, wygrywa Dakar. Ten, kto ma najlepsze zawieszenie, wygrywa Formułę 1. Kto ma najlepsze zawieszenie, jeździ bardzo szybko w driftingu. I to jest najważniejsze. Wspomniałam też, że bardzo ważne są opony. My jeździmy na oponach typu semi-slick Falcon RT615K. Te opony są o tyle fantastyczne, że dają niesamowitą trakcję nie tylko na suchych nawierzchniach, ale też na mokrych, dlatego ja lubię, jak pada. Taką ciekawostką jest to, że przez ostatnie 2 lata jeździłam samochodem, który miał niecałe 500 koni, ale dzięki świetnie zestrojonemu zawieszeniu i bardzo dobrym oponom byłam w stanie nawiązać rywalizację z dużo mocniejszymi samochodami. Zawieszenie i opony to jedno, ale jeszcze bardzo istotny jest układ skrętu, który my mamy od firmy Weissfab. Ten układ skrętu daje mi możliwości niesamowitych kątów, niesamowitego skrętu. Czasami daje mi to możliwość również wyratowania samochodu z różnych kryzysowych sytuacji. Halo, halo, ale Weissfab z przodu, czyli układ skrętu prawie 90 stopni, to nie wszystko, bo firma Weissfab wyprodukowała też układ całych wahaczy Piast na tylną oś. Nie dlatego, żeby był ładny i niebieski, taki jak ten z przodu, tylko dlatego, że daje nam to możliwość cholernych możliwości regulacyjnych. Kąty, zejścia, odejścia, pochylenia koła, wyprzedzenia, no wszystkie. Tu mamy możliwości naprawdę dużo. Cały układ jest przygotowany pod 2 zaciski hamulcowe. Jest niebieski oczywiście, jak widać. Natomiast jest to bardzo mocno przemyślana konstrukcja i przemyślana też konstrukcja po to, żeby było generalnie taniej, a taniej kiedy, jak jest kolizja, bo taka ażurowa konstrukcja wydaje się bardzo słaba. Koledzy mówili, a jak uderzycie w krawężnik, to się zaraz powygina i tak dalej. Ale co lepiej wymienić? Wahacz, który się zagnie, czy całe sanki, wózek, czy pół samochodu? To jest przemyślane wszystko. No, to jest lżejsze, to jest bardziej przestrzenna konstrukcja. Inżynierowie to zrobili i to działa. Znowu powiemy tak, jeżdżą tym układem najlepsi na świecie. Tak a propos ładnych i praktycznych rzeczy, to zapraszam Was do mojego biura, do mojego miejsca pracy, czyli środka tego samochodu. Zobaczcie na to. Wyświetlacz EcoMastera. Nie dość, że fajnie wygląda, zobaczcie, nawet są różowe kolory, to jeszcze daje mi bardzo istotne informacje na temat temperatury oleju, temperatury wody, które powinnam regularnie kontrolować. Natomiast mnie daje podstawowe informacje, tak na pierwszy rzut oka, ale ile daje informacji naszym inżynierom? Och. Zostałem wywołany znowu do tablicy. Jako osoba, która jest inżynierem teamowym i zajmuje się tym, co się dzieje poza samym driftingiem, czyli serwisem. Karolina podczas przejazdu
szczerze niewiele widzi. Ma wielki wyświetlacz związany z ciśnieniem oleju, z temperaturą wody, z ładowaniem. Gdyby coś się działo, to jej się zaraz na czerwono wali po oczach. Natomiast istotne rzeczy zapisują się w komputerze pokładowym. Oczywiście też mamy logi, możemy to zgrywać na pendrive'a, ale informacje po przyjeździe, co się dzieje z samochodem, wyświetlają mi się tutaj na bieżąco. I zobaczcie, po przełączeniu panelu wyskakuje mi lista odbiorników prądu, które są zainstalowane w samochodzie. I na podstawie tego, przykład Wam, włączę teraz zapłon i pokazuje się, że jeden z odbiorników już działa, czyli komputer. Jeśli włączę wycieraczkę, automatycznie pokazuje, że działa wycieraczka, pobierając prąd. I zobaczcie teraz, na podstawie parametrów, które mi się teraz wyświetlą na monitorze, zobaczcie, ile się teraz wyświetli danych poboru prądu. I na tej podstawie komputer wie, czy któreś z urządzeń zaczyna go pobierać za dużo. I na przykład zaciera się pompa paliwowa, czy wentylator, automatycznie zostaje pobrane więcej prądu, więcej amperów i on mówi, coś jest nie halo. To znaczy, coś się przyciera, coś się dzieje. Z automatu wyskakuje czerwony napis. Ja wiem, gdzie szukać błędu, czy korygować natychmiastowo. Nie muszę chodzić z jakimś tam elektronicznym urządzeniem, patrzeć, pompa działa, wymieniać pompę, patrzeć, czy wentylator się dobrze kręci. Ja to z automatu widzę. Panel sterowniczy to są 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guzików, które sterują całym samochodem. Wszystko sterowane jest za pomocą paluszka i co ważne, w samochodzie nie ma ani jednego bezpiecznika. Całym układem prądowym steruje PMU, oczywiście też EcoMastera. Jest to urządzenie, które zastępuje wszystkie bezpieczniki, wszystkie przekaźniki i to urządzenie pobiera informacje o poborze prądu danego odbiornika i wie, co się dzieje lub co się złego dzieje. Słuchajcie, jak jesteśmy przy wnętrzu, to zobaczcie na tą deskę rozdzielczą. Chyba jedyna taka na całym świecie, bo przeważnie są one czarne. Nasza jest różowa, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć ten piękny kształt i wszystkie elementy deski rozdzielczej, jaką ma Nissan S15 zwana Sylvią. Tu zresztą widzicie ten napis. No i jak siedzimy tutaj, coś co uwielbiam, czyli ręczny hydrauliczny, który bardzo często wykorzystuję, używam, lubię. Słuchajcie, bardzo często ludzie mnie pytają, gdzie jest kierownica. Kierownica jest wyjmowana oczywiście w tym samochodzie, dlatego żeby mi zapewnić łatwość wchodzenia i wychodzenia, ale przede wszystkim w przypadku sytuacji awaryjnej, żeby łatwo można było ją usunąć i bezpiecznie mnie wyciągnąć z samochodu. No a jak jesteśmy już przy wnętrzu i bezpieczeństwie, o którym Kalina mówiła i zawsze powtarza, to pamiętajcie fotele. Fotele mamy z firmy Recaro, są przygotowane pod tyłek Karoliny, wielkościowo oczywiście. Są to węglowe produkty, które są bardzo lekkie. Jest to taki model ProRacer SPA z przystosowaniem też do Hansa. Waży 2,5, prawie niecałe 3 kg taki fotel, jest specjalny z węgla, po to, żeby był lekki i bezpieczny. Oczywiście bardzo sztywny, usztywniony. Pasy bezpieczeństwa 6-punktowe. Żeby było bezpiecznie, żeby miednica, ramiona, krocze, wszystko jest zabezpieczone, bardzo mocne pasy. Kolejnym elementem tego samochodu, jeśli o bezpieczeństwo chodzi, to jest centralny system gaśniczy. Ludzie nas pytają, czy my tam nitro mamy. Nie, nie mamy nitro, z tyłu jest specjalna butla duża, która jest gaśnica, taka wielka gaśnica, zamiast tego dzióbka to ma takie rurki po całym samochodzie rozprowadzone, czyli do komory silnika pod nogi Karoliny, po to, że w razie czego, gdyby nie daj Bóg się stało, zapaliło auto, czy byłby wypadek, to Karolina może to odpalić ze środka lub ratownik czy osoba zewnętrzna może to na podszybiu też pociągnąć, wtedy auto się automatycznie zaczyna gasić i to jest naprawdę, wiesz, czym ważne. I tu też zwracam na to uwagę, że wielokrotnie zawodnicy mają to pomontowane, ale nieodbezpieczone w czasie jazdy czy podczas treningów. To trzeba odbezpieczać, bo to jest nasze bezpieczeństwo, życie i może nie stracone pieniądze, bo są tacy, którzy spalili samochody, bo zapomnieli podłączyć na przykład. Nie? To jest absurd. Fajna rzecz. Słuchajcie, jeśli już mówimy o tym środku i kończymy z tym środkiem, to Karolina ma założony system tak zwany cool shield, czyli chłodzenie wewnętrzne kombinezonu. Ma specjalny taką bieliznę z rurami, takimi jak w ogrzewaniu podłogowym się w domu zakłada i spirale taką samą ona ma na sobie i podłącza się takimi rurkami, takimi specjalnymi szybko złączami do kombinezonu.
te rurki wystają mi tam właśnie w okolicach krocza i się wpina w to, jedną leci zimna woda z lodem, wraca ta, która przez organizm jest wygrzana i tak to sobie wszystko ładnie biega i tak ona wtedy jest chłodna. Oczywiście zaadoptowane z wyścigów po pustyni przez Amerykanów, w Baja 1000, w NASCARze. Oni tego używają, bo normalny człowiek nie jest w stanie wytrzymać tylu godzin w takich temperaturach. Ciekawostka, ale myślę, że fajna. Słuchajcie, pokazaliśmy Wam samochód driftingowy, który według nas jest świetnie skonfigurowany i świetnie przygotowany do walki. A jaki Wy byście chcieli samochód driftingowy? Jaki jest Wasz wymarzony samochód driftingowy i dlaczego? No właśnie, napiszcie w komentarzach, czy podobał nam się, Wam się ten projekt, czy macie inne pomysły. Jak tak, to dlaczego? I bardzo bym Was prosił o konkrety, jakieś takie rzeczy, które nam też dadzą do myślenia, żebyśmy wyciągali wnioski, a nie tylko, że jest brzydki, bo jest różowy na przykład, bo takich nie przyjmuję żadnych argumentów. Merytoryczna rozmowa, ja chcę z każdym rozmawiać, chcę dyskutować, tylko mądrze. Tak, dokładnie tak. Lubimy dyskusję, lubimy nawet krytykę, ale ta krytyka musi być konkretna i uzasadniona i poparta argumentami. Więc serdecznie zapraszamy do dyskutowania, a w następnych odcinkach pokażemy Wam dużo tych elementów, o których opowiadałam, ale bardziej od środka. O, ja dupeczki od środka będę pokazywał, te chłodnice i to wszystko. Natomiast moje hasło na dzisiejsze zakończenie to jest, pamiętajcie, nie bądź łosiem, włóż fałosiem. O! Cześć! No ale... A to muszę od samego początku? My jeździmy na zawieszeniu Yellow Speed Racing, które jest bardzo ciekawie konfigurowane. Kurwa, źle, chuj, jeszcze raz.